zeszłej jesieni byłem w Monachium. W tym prowincjonalnym, wzruszającym Monachium. Właśnie Latającym Holendrem opera rozpoczęła sezon. Ta muzyka otworzyła przede mną wagnerowską fontannę łez. Tak się jakoś złożyło, że wtedy nie zdążyłem na festiwal mozartowski do Salzburga. Z tego wszystkiego poszedłem piechotą do Innsbrucku. Cudowna droga. Między skałami, łąkami. Wszędzie jesienne różowe krokusy. Może pojechalibyśmy tam razem, co, Julku? Tej jesieni. Dlaczegoż by nie? Jedziemy tam, panie King? Oczywiście. A ty, Julku? Oczywiście, Karol. One, two, three. Go, man. Hey, you, man. Be fair player. That's it. Stop. Stop fighting, man. Stop. No, już dosyć, dosyć. Skąd jesteś? Ze młyna. Powinieneś przyjść do mnie. Dobrze płacę. Jakoś się nam roztrząsłeś, drogi Julku. Jakiś ty delikatny. Przepraszam. Nie powinienem tego zrobić. Jestem twoim gościem. Dajże spokój, jesteś u siebie. Tak jak pan King. We are friends, aren't we? Yes, of course. A między przyjaciółmi, a zwłaszcza poetami, wszystko można powiedzieć. Więc powiem ci. W tej bójce było coś nieprzyzwoitego. O, a cóż w tym nieprzyzwoitego? Że się biją na pokaz, na zamówienie. Że zadają sobie ból dla naszej przyjemności. Czuję w tym upokorzenie i grzech. Grzech? Jakbym słyszał naszego nowego księżula. Powinieneś go poznać, Julku, z tą twoją delikatnością i powagą. Dogadacie się. Wiesz, co on mi powiedział? Tak wprost, nic z tego, nic złego. Że chciałby zobaczyć na ziemi prawdziwego świętego. Nie, żeby mu się ukazał Duch Świętego, ale święty z krwi i kości. Takie ma marzenia nasz ksiądz Ryba. Więc jesteś pewien, że nie zgrzeszyłeś nawet w myślach potajemnych? Korzystanie z cudzej wspaniałomyślności. To przecież nie grzech. Czy ta wspaniałomyślność jest bezinteresowna? Tak. Tak. Kościół też korzysta ze wspaniałomyślności. Rzecz nie tkwi w jałmużnie, ale w tych, co jej udzielają. Żyjemy w świecie okrutnym, grzesznym. Nie, nie, nie myśl, że chcecie straszyć piekłem, nie. Ty jesteś inny. Ale właśnie dlatego musisz znaleźć porządek w tym świecie. Ja go odnalazłem, ojcze. Więc nie masz żadnych wątpliwości? Odtąd wiara moja jest niezmienna. Doznałem łaski. Łaska. Czy ty wiesz, co to jest łaska? Co to świętość? Czy nie ma w tobie pychy? Wiem, ojcze. Świętość to po prostu ofiara. Złożenie wszystkiego na ołtarzu i pogodzenie się ze wszystkim. A teraz żałuj za grzechy. Za pokutę zmów trzykrotnie wierzę w Boga, przy czym świętych obcowanie powtórzysz również trzykrotnie na intencje Kościoła Świętego.
pan, zdaje się, jedzie w stronę młynów. Nie, ale jeśli trzeba, pojadę. Tak. Pani mieszka w młynach? Nie no, w jednym młynie. Nazywa się Tarnica. Pan nie zna tych okolic? Nie bardzo. Pokaże mi pani? Tak. Łowiecka. Zdanowski. Julian. Więc pokażę panu krótszą drogę. Trzeba jechać przez las i potem przez brud. O tamtędy, panie Julianie. Nie śmiej się, Karolu. Święty w życiu jest normalnym człowiekiem. Gdyby siedział między nami, jego cnoty nie byłyby tak widoczne, żebyśmy mieli paść przed nim na kolana. Świętość to po prostu codzienność cnót. No właśnie. Świętość jest niezwykła, wyjątkowa. Musi być widać ją od razu w oczy. Tak. Ja chciałbym kiedyś zobaczyć świętego. Święty musi się różnić od innych ludzi. Spokojem. Tak, tak, spokojem. Bo czymże jest nasze życie? Jak moje na przykład. Jeżdżę po całej Polsce za interesami, a robię to tylko dlatego, żeby zapomnieć, że noc jest zawsze czarna, a dusza nasza czarniejsza. Człowiek wymyśla sobie tysiące rzeczy, żeby nie pomyśleć o wiecznej nocy, a myśli tylko o nocy. Świętość to po prostu ofiara. Pogodzenie się z tym, co się może przydarzyć. W takim razie jestem przeciwko świętości. Bo ona pozbawia nas lęku. Największego naszego bogactwa, jakim jest strach i tęsknota. Mówisz jak poeta. No właśnie. Poeta jest świętym. Brawo, King. Naprawdę. Ma odwagę spojrzeć strachom w oczy. Nie odwraca oka od nosy. Tanie jest bardzo trudne, bardzo osobiste. Ja... My, kapłani, ślubujemy czystość, żeby lepiej służyć Bogu, ludziom. Ale to dotyczy tylko nas, nas obdarzonych sakramentem kapłaństwa. Natomiast sakrament małżeństwa... Nie, nie o to mi chodzi. Jak to księdzu wytłumaczyć? Podobno świętemu Kazimierzowi, kiedy umierał, radzono małżeństwo, żeby uniknąć śmierci. Ale poczciwy święty miał powiedzieć: wolę umrzeć, niż cnotę utracić. To dziwne, nie uważa ksiądz? Widzę, że czytał pan żywoty świętych pańskich. Ale w tym coś jest. Tak, jest. To jest po prostu dawny powtarzający się temat świętych. Unikanie pokus. Dlaczego mamy unikać pokus? Mamy nie wiedzieć? Nie słyszeć? Mamy uciec od świata? Ja... nie potrafię odpowiedzieć panu na to pytanie. Ja nawet nie potrafię odpowiedzieć na pytania, które sam sobie zadaję. Nie jestem filozofem, jestem zwykłym księdzem. Jedno wiem na pewno. Nie ma sprzeczności między miłością a czystością. Czystość rodzi miłość. Miłość. Ksiądz mówi o tej wielkiej miłości do Boga, do wszystkich ludzi. A mnie chodzi o tę zwyczajną, małą, prostą miłość, kiedy czuje się bliskość, ciepło drugiego człowieka. Czy to nie jest czyste? Tak, miłość jest cnotą. Grzechem. Pożądanie. Niech pan spróbuje. To jest nalewka na terninach. Sama to robię. W ogóle wszystkim się zajmuję. Proszę, niechże pan chociaż spróbuje. Terniny to rosną kolona z nadstawem. Widział pan? Tak. Chłopcy, proszę się uspokoić. Zisiu, przypilnuj chłopców. Tak, proszę pani. Chłopcy,
Kazik i Stasio, to jej synowie, uciekła z nimi od męża. O Łowieckiej ten, no jej mąż był leśniczym. Ach, proszę pana, niedobry człowiek, czasem nawet ją bił. Pełno pająków w tym młynie. Pan się źle czuje? Nie, nie, dobrze. Bardzo dobrze. Czas na mnie. Odprowadzę pana. Emite spiritu tuum et creabuntur. Oremus, Deus ricorda fidelius sanctis spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et delius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. W imię Trójcy Przenajświętszej weźmij tę obrączkę na znak wiary małżeńskiej. Niech ci ona będzie zadatkiem błogosławieństwa niebios i pomocą do osiągnięcia zbawienia wiecznego. Ja, Joanna, biorę sobie ciebie, Klausa, za małżonka. Ja, Joanna, biorę sobie ciebie, Klausa, za małżonka. I ślubuję ci miłość wiary. I ślubuję ci miłość wiary. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. W Trójcy Jedyny. Przyjrzyj się dobrze, święci. Julku. Zobaczysz teraz coś, czego nie znasz. I czego nie rozumiesz? Małżeństwo, któreście między sobą zawarli. Co? Ja powagą Kościoła katolickiego grzech potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Joasia Durczakówna. Teraz pani Szulc. Podobno najładniejsza dziewczyna w okolicy. No, Franek, powiadam ci, wszystko będzie dobrze, zobaczysz. A kim oni są? To koloniści niemieccy. Znajomi i świadkowie pana młodego. O, a ten tam to miejscowy dziedzic. Do niego należy większość tych ziem. I nie tylko. Łapy przyszły tchórzka! Teraz widzisz grzech w całej okazałości. Panna młoda, a już w błogosławionym stanie. Grać! Jedź sam, ja się przejdę. Siadaj, Kletki obiecał dziś specjalny obiad. Przejdę się, wstąpię do młyna. Do młyna? Do pani Łowieckiej, mieszka w młynie. A cóż ty masz za interesy z młynarkami? No dobrze, wsiadaj. Chłopcy, łódkę wywrócicie. Ta łódka ma płaskie dno, nie ma prawa się wywrócić. Kasiu, przejdź tutaj na rurę, już szybciutko. Pan Karol się na nas pogniewa, no już. Umie pan pływać? Tak, umiem. Głęboki ten staw?
Nie, nie taki głęboki, jak staw. Coraz bardziej zarasta, zarasta. Nie ma komu porządkować. Nasz dzisiaj nie ma czasu, ale to dobry chłopak, nie? We młynie wszystko robi. Łowiecka zadowolona. Chłopcom też tu jest dobrze, co? A jak pan się czuje tu u nas? Wspaniale. Wy śmielicie. Jacy oni ładni, prawda? O. Młodość, młodość, tak. To moje ulubione miejsce, moja samotnia. Niech pan mnie pocałuje. Dziękuję bardzo. Zdzisiu, przedstaw się panu. Więc to jest właśnie nasz prawdziwy skarb. Ten słynny pan Zdziś, któremu panie tyle zawdzięczają. Właśnie, tak. Nie wiedziałem, że pan Zdziś taki dzielny. Niech pan nic nie mówi, że ja tam u pana hrabiego biję się za pieniądze. Muszą panowie zostać u nas na kolacji. Koniecznie, bardzo prosimy. Zaraz wszystko przygotuję. Jedziemy do domu. Jadwisiu, no poproś panu. Wiesz, Julku, zdecydowałem się. Właściwie już jutro możemy jechać do Salzburga. Co? Po drodze wstąpimy do Bayreuth na początek sezonu. Przysłali mi już program, wyobraź sobie. Tristan i Isolda, śpiewacy norymberscy. No pomyśl. Już jutro. Tak się cieszę na tę podróż, a ty? Tak, ale ja się umówiłem z panią Łowiecką. Daj spokój, nie zajmuj się tym. Ale dlaczego, Karolu? Bo to banalne. A mnie zależy na tobie. To znaczy, zależy mi na twojej wrażliwości, na twojej czystości. Przecież jesteś poetą. Karolu, ty nic nie wiesz o miłości. Ja nie wiem. Zresztą, nikt tu nie mówi o miłości. Ja mówię. Kocham panią Łowiecką. Pleciesz. Nie. No co ty, tę pretensjonalną, głupią babę? Zatrzymaj konia. Stój! Julek! Nie chcesz chyba ugrzęznąć w objęciach tej młynarki?
Proszę księdza! Proszę księdza! Mogę prosić o chwilę rozmowy? Już schodzę. Proszę, proszę. Dziękuję. Co pana do mnie sprowadza? Chciałbym z księdzem porozmawiać o porządku świata. Proszę, niech pan usiądzie. Zna ksiądz Juliana Zdanowskiego, poetę? Tak, znam. Przeniósł się do młyna. Do tej młynarki. Co pan mówi? Jak pan mówi? Tak, proszę księdza, do młynarki. O mój Boże. Mój Boże. Wtedy w dzień spowiedzi wydawał mi się po prostu świętym. Widzi ksiądz, jak blisko jest od podniesienia do upadku? A ta kobieta wtedy z nim też była w kościele. Kiedy? No wtedy, kiedy on miał swoją spowiedź. Był niewinny jak święty. Taka baba zabiera nam takiego człowieka. A czego właściwie pan oczekuje ode mnie? Chcę, żeby ksiądz poszedł do młyna. Po co? Ksiądz z nim porozmawia. Powie, że tak nie można. On księdza wysłucha. Złożenie wszystkiego na ołtarzu. Pogodzenie się ze wszystkim. Nie rozumiem księdza. O czym ja właściwie mam z nim rozmawiać? O tych wszystkich waszych sprawach, o grzechu, o świętości, o zbawieniu duszy. Ksiądz najlepiej wie. On musi wrócić. To jakaś choroba, z której musimy go wydobyć! Nie. Nie mogę. Nie powinienem. Może Bóg chce go doświadczyć. Ale ja czuję, że on przyjdzie do mnie. Tak jak wtedy, do spowiedzi. Albo mnie wezwie do siebie. Wtedy przyjdę. Teraz nie mogę. Nie mogę. Boi się ksiądz. Niech księdza diabli porwą. Julku? Co tam robisz? Jadwisiu, posłuchaj. Żal mój o Panie to tajemnica, która zewsząd mnie otacza. To zwątpienie, które mnie czasem dręczy. To niecierpliwość, która mnie odrywa od tego, co zrozumiałe, ku temu, co nie pojmuję. Przeczytaj dalej. Julku. Przeczytaj, Jadwisiu. Kwiat nie marzy, nie płacze. Rośnie i rozkwita w beznadziei, umiera bez rozpaczy. Żadna myśl mu nie przyjdzie. Tyś go stworzył, ale tyś się nie rozmiłował w nim. Mnie dałeś być przez siebie samą, na podobieństwo twoje. Mnie ukochałeś sercem twoim. Nie chciałeś, bym żyła bez wiedzy, że żyję. Ładny kawałek. Piękny. To modlitwa, którą ci dałem w kościele. Co? Pamiętasz? Nie. Julek, ale jest świt. Śpi.
śpi, Juleczku. O Jezu. No. Stój. Dzień dobry, panie dziedzicu. Państwo są na spacerze. Aha, a pani Rygielowa? Już wyjechała z dziećmi. Powiedz panu Karolowi, jak bardzo mu dziękujemy za tę płytę. Nie, to drobiazg. Tyle, że Julek bardzo lubił tę muzykę. Zresztą obaj lubimy tę uwerturę do Tristana i Izoldy. Piękna muzyka, nie sądzi pani? Ach, no wie pan, ja strasznie lubię te romantyczne kawałki. Ja myślę, że mi się będzie bardzo podobać. Ten stary gramofon strasznie chrypi. Nic, ja powiem Zdzisiowi, to Zdzisio naprawi. Bardzo panu dziękujemy. Naprawdę dziękujemy. Panie Karolu, ja tak strasznie proszę, niech pan opowie. A o czym? No, o tym wielkim świecie. O, to żaden wielki świat. Nie ma o czym opowiadać. Ale co pan mówi? Tam nic się nie dzieje. A co pan robił wczoraj wczoraj? Wczoraj? Chciałem pójść do adwokata. Miałem coś do załatwienia przed podróżą. A to pan wyjeżdża? Tak, wybieramy się z przyjaciółmi za granicę. Za granicę. No a co z tym adwokatem? Nie poszedłem. Ciągle mi ktoś przeszkadzał. Poszliśmy z Desmondem na kawę do Wilanowa, potem do Ziemiańskiej. Dużo szampana wypiliśmy. Julku. A o północy znalazłem się na moście z jakimiś obcymi paniami. Naprawdę nie ma o czym opowiadać. Ale... Julku. Julku, chciałbym... Przepraszam panią bardzo, ale chciałem porozmawiać z Julkiem. A co to? To panowie mają takie sekreta? Właśnie, właśnie, proszę pani. Mamy. Nie mam najmniejszego prawa wtrącać się w twoje osobiste sprawy. Chciałbym tylko pomóc ci może. Jak ty sobie wyobrażasz najbliższą przyszłość? Wcale sobie nie wyobrażam i niczego nie chcę. A czy pani Łowiecka jest w stanie... Nie chciałbym, żebyś Jadwisię nazywał panią Łowiecką. Ksiądz Ryba miał cię za świętego. To prawdziwa mania. Desmond też myślał o tobie lepiej. Lepiej? Uważał cię za poetę. A ty, Karol? Cóż, ja nie mam zamiaru moralizować. Zresztą, kto sam jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ale wiesz, w tej całej mojej szarpaninie, w podróży, w pijaństwie, nie śmiej się, ale przychodziła mi myśl o tobie. Powiedz, czy ty masz teraz spokój? Ten twój dawny spokój. Teraz jestem z nią. Razem patrzymy w wieczną noc. Jadwisia prosiła, żebyśmy się więcej nie widywali. Jak chcesz, Julku.
Dzisiu! Dzisiu! Cukru nie ma. Co? Nie ma cukru. Nie no, no, ja przecież nie mogę pić herbaty bez cukru. A w ogóle gdzie ty chodzisz, Julek? Ja tutaj cały czas jestem sama. Nie no, ja myślę, że ta choroba to się nigdy nie skończy. O Jezu, jak ja wyglądam okropnie. Zdzisiu gdzieś zniknął. Musiałem być we młynie. O Boże. O Boże jedyny, dlaczego to się... To wszystko się tak źle układa? Dlaczego tutaj nie ma moich dzieci? Julku! Jadwisiu, sama prosiłaś, żeby wyjechały. Ja żyję w strasznym grzechu. Jadwisiu, jak możesz tak mówić? Dałaś mi szczęście. Jesteśmy szczęśliwi. Widzisz? Widzisz, na co cię naraziłam? Kradłeś drzewo, złodzieju, i zaraz przyjdę. Puszczaj, pan! Co? Puszczaj, ja nic nie wiem. Co jest? Ja cię pokażę. Puszczaj, pan! Nic nie wiem. Drzewo kradł z lasu, za rękę go złapałem. Kto będzie za to płacił? Panie Durczak, dzisiaj to porządny chłopak. Kradł i mogę go oddać na policję. Wszystko zapłacimy. Tylko nie teraz. Młyn chwilowo stoi. Nie dziwota, że młyn stoi. Takie rzeczy się tu za przeproszenia wyprawiają, że ludzie nie chcą zboża oddawać. Co tu się wyprawia? Głupie gadanie. Dziwię się, że pan tego słucha. Ja głupc nie powtarzam. A co mówię, to z serca. To niech go pan puści. Obiecuję, wszystko wyrównamy. Zgoda? A co u córki, panie Durczak? Byłem na jej ślubie. Szulc ją zabrał do Francji, do Lilu. Dzieciak się urodził. Josia pisze, że ładny chłopak. A czy ja go kiedy zobaczę, to szkoda gadać. A panu radzę rzucić to wszystko i... iść do miasta. Ja mógłbym wziąć młyn w dzierżawę. Ja nie wiem. To młyn pani Rygielowej. Niech pan powie pani starszej. Przekona. Poszedłby młyn w dobre ręce. A z drzewem to nie już tak będzie. Czego ten gajowy chce? Niech on się do naszego młyna nie wtrąca, a za drewno to mu po prostu zapłacimy i już. Czego on chce od nas? Pamiętasz tę modlitwę? Żal mój, to niezrozumiałe marzenie moje. Kwiat nie marzy, nie płacze. Żadna myśl mu nie przyjdzie. A ty nie chciałbyś, bym żyła bez wiedzy, że żyję? No przecież chciałaś tej wiedzy. Powiedz, jesteś szczęśliwa? Jestem. No widzisz, trzeba ponieść jakieś ofiary dla szczęścia. Opłaci się przecierpieć nawet dużo dla jednej krótkiej chwili szczęścia. A jak się nie opłaci? Wyłącz to natychmiast!
Wyłącz to! To wyłączy, panie King. Niech pan to wyłączy do jasnej cholery! Okay, Mr. Charles. Oh, I'm sorry. What's the matter, Mr. Charles? I'm sorry. Co z podróżą, Mr. Charles? Na Wagnera za późno. Do Bayreuth za późno. Został tylko Mozart w Salzburgu. Pan już przestał kochać muzykę? Ja już chyba stąd wyjadę. Zimno tu. Nie, niech pan mnie nie zostawia, panie King. Niech pan mnie nie zostawia. O, Julku. To jest... pan Łowiecki. Mój były mąż. Julian Zdanowski. Proszę. Proszę. A... pan się częstuje? Pan się pewnie nie spodziewał mnie tutaj zobaczyć. No, niechże się pan napije. To dobrze robi. A pan ciągle na tej huculszczyźnie? Oj, nie, panie. Ja teraz będę tu. Niedaleko, w Warszawie, do Zarządu Lasów Państwowych mnie przenieśli. Oj, na jesieni to ja dzieci do siebie zabiorę. No chyba mi ich oddacie? No jak myślicie, co? Cię. Biedniutko tu u was. Tak? A z czego pan to wnosi? No, też widzę. Ale na wiosnę będzie lepiej. Młyn ruszy. Z dzisiaj nowych klientów załatwi. I znowu wszystko będzie dobrze. Jadwisia nam trochę chorowała, ale teraz już dobrze, prawda? No, a ty, jak będziesz kiedyś w Warszawie, to zajdź. Możesz nawet przenocować. Co? Ja mam teraz 3 pokoje. Nie. To do widzenia się z panem. Ale ten pan Łowiecki zabawny. Mieszka teraz w Warszawie?
Co się stało? Nic, przyśniło mi się, nieważne. Ukłułem się. Tarniną. Trochę mnie boli. To głupstwo. To trzeba wyssać. Lepiej to przemyć. Głupstwo, nic. Mówię ci, nieważne. Julek zachorował. Przyszłam pożyczyć termometr. Coś poważnego? Nie, ukłuł się w rękę. Ukłuł się? Przepraszam bardzo. To jest pan Desmond King, poeta, przyjaciel Julka. Dzień dobry. Jakoś poradzimy sobie z tym ukłuciem. Panie Kletki! Panie Kletki! Proszę bardzo. No proszę, niech pani wejdzie, proszę. Zaraz znajdziemy termometr. Proszę bardzo. Panie Kletki, niech pan poszuka termometru. Julek się ukłuł, trzeba ratować. Jezus Maria. Może trochę koniaczku? Proszę, pani taka zziębnięta. Dobrze zrobi. Julek jest jakiś dziwny. Ja myślałam, że może pan... No ale poza tym pani jest zadowolona z pana Julka, tak? No tak, tak. O, to właśnie jest pan Kletki, nasz mistrz kucharski i znawca antyku. Proszę bardzo. Pozwoli pani, że odprowadzę i odwiedzę Julka. Teraz? Tak, tak. Po nocy będzie pan składał wizytę? To nie wypada. Dziękuję. Niech pan weźmie konie, panie King. Desmond! Co ksiądz tu robi? Nie chciał się wyspowiadać. Odwrócił się od Boga. Taki człowiek. Wtedy jeszcze można go było uratować, a teraz już za późno. Za późno. Co się tu dzieje? Cicho śpi. A gdzie jest doktor? Nie wiem, Zdzisio. Nie wiem, czemu nie ma Zdzisio.
Przecież... On się tylko ukłuł w rękę. Tak, tak, nie, on się tylko w rękę ukłuł, tak. On tylko śpi, tak. Julek, ale ty... Przecież ty nie możesz tak odejść. Ja ci jeszcze nie zdążyłam powiedzieć. Kochanie, ja ci jeszcze nie powiedziałam. Ty nie możesz odejść. Julek, ja cię wystradzałam ze Zdzisiem. Niech mówi pani teraz da spokój. Widzisz, on jeszcze tego nie wie. Nie, on musi to wiedzieć. Zatrzymaj konie. Rrr, stój. Jedziemy jeszcze do młyna. To się pan dziedzic spóźni na pociąg. Zawracaj. Jo, wiśta! Jo! Dobry, panie Durczak. Co tu się dzieje? Pani Łowiecka się wyprowadza. My to przejmujemy. A jest jeszcze? Jest. Witam panią. Dzień dobry. Tego nie zabieramy. Dzień dobry. Mamo! Dobrze, że pan przyjechał. Witam. Dzień dobry. Panie też wyjeżdżają? Tak, tak, przeprowadzamy się. Proszę, przejdźmy. Tu może... Tak. Pan wie, to było straszne, ta pustka. On był taki kochany. Tak bardzo się nacierpiał. Zresztą... Wszyscy się nacierpieliśmy. Przepraszam na chwileczkę. Michał, zabieraj kufer. Wie pan? Łowiecka dostała list od męża. Długi, wzruszający list. Wszystko jej wybaczył, wszystko. Ona się strasznie wzruszyła. Przepłakała całą noc, no i zdecydowała. Jedziemy do Warszawy. Gdzie to może być? Młyn bierze w dzierżawę Durczak. Pan go zna. Tak, tak. No nie mogę tego znaleźć. A co słychać u pana, panie Karolu? Właśnie przyszedłem z paniami się pożegnać. Wreszcie wyruszam w podróż. Bayreuth, Salzburg. Julek miał wtedy pojechać z panem, tak? Tak, mówiliśmy o wspólnej podróży, ale... A on nawet napisał wiersz o podróży. Zaraz, gdzieś tu był ten wiersz. Można? Ja go dam panu. Bardzo pięknie pisał. I o słońcu, o wodzie, o muzyce. I o tarninach, co tu u nas rosną. On taki był delikatny. Taki dobry. Ja to dam panu. Może to ktoś, dziękuję bardzo. Może to pan przeczyta, ktoś to potem wydrukuje. Jeszcze są tu listy, których nie powysyłał. Listy. I książki. Ja nie wiem, tu tyle jest rzeczy, że ja tego wszystkiego nie mogę z sobą zabrać.
Zdjęcia tego parobka, pamięta pan? No to ja go odprawiłam zaraz potem. I on był niedokrzesany i niedouczony. Zresztą przez niego doktor nie zdążył na czas. A... Zresztą on teraz niepotrzebny, bo i tak wyjeżdżam z chłopcami. Ratunku! Ratunku! Dziecko! Ratujcie, Kasiu! Wpadł do wody! Ratujcie! Nie macie tu drugiej łódki! Nie ma! No, do czego stoisz? Rób coś!